Cześć, witam cię w 68. odcinku Szklanego Oka i Kaniewicza. Ja się nazywam Aleksander Kaniewicz, ale możesz mi mówić Olek. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, skąd brać modelki, ponieważ jest to rzecz, która nas wszystkich najbardziej interesuje, bo bez modelek przecież nie będziemy robić tych wszystkich naszych wspaniałych zdjęć, prawda? Znajome. Kiedy zaczynałem i nie miałem żadnego portfolio, proponowałem zrobienie zdjęć, zrobienie sesji moim znajomym. Pierwsze zdjęcia w swoim portfolio na Max Models miałem na przykład swojej kuzynki Moniki, która była moją pierwszą modelką. No mówienie było proste, ponieważ znaliśmy się praktycznie całe życie. Ona była dziewczyną, więc to też jest jakiś kolejny tam punkt. No i wystarczyło ją poprosić, zrobić parę zdjęć i wrzucić sobie na Max Models. Podobnie też prosiłem koleżankę, z którą chodziłem do szkoły wtedy, o to, żeby mi zapozowała i też tych parę zdjęć zrobiłem i dzięki temu miałem już na takim Max Models parę zdjęć, które by pokazywało, że tak naprawdę robię zdjęcia, że faktycznie jestem tutaj fotografem i faktycznie się tym zajmuję. Max Models. Max Models oraz inne portale tego typu mają tą przewagę nad innymi mediami, że tam naprawdę ludziom chodzi o robienie zdjęć. Nie jest to żaden portal matrymonialny, nie chodzi tam o jakieś sprawy influencerskie, jakąś sprzedaż czy coś. Tam po prostu zakładają konta modelki oraz fotografowie oraz inni ludzie z branży po to, żeby po prostu dzielić się z innymi swoimi umiejętnościami. Zasoby by były lepszym trochę słowem. Niestety teraz na polskim rynku nie ma więcej jakichś znaczących portali poza Max Models. Wydaje mi się, że ten rynek mocno się zmienił i przeszedł w stronę mediów społecznościowych, a szkoda, ponieważ specjalistyczne portale no, jednak mocno pomagają. I jako, że na rynku nie ma jakiejś dużej konkurencji, a samo Max Models trochę się zdewaluowało, w sensie poziom całego portalu się trochę obniżył po tym, jak parę lat temu portal przeszedł rebranding, został sprzedany do Interi i wprowadzono dużo zmian, które nie podobały się użytkownikom, a jako, że fotografowie i ogólnie to całe towarzystwo fotograficzne jest bardzo wrażliwe, no to się mocno poobrażało i mocno podchodziło z tamtego portalu i już nigdy więcej nie wróciło, no to jest trochę lipa na tym rynku portali właśnie około fotograficznych. No ale dzisiaj już ten portal działa dobrze, jest funkcjonalny i nadal możesz tam znaleźć wiele, szczególnie początkujących twarzy do fotografowania. Zatem zwyczajnie polecam. Facebook przez to wprowadzanie promocji i obcinanie zasięgów stał się bardzo słabym pomysłem do rozbudowywania swojej fotograficznej marki. Musisz bardzo dużo zapłacić, żeby w ogóle dotrzeć do ludzi, którzy cię tam obserwują, więc jest to z jednej strony słabe wyjście, ale z drugiej strony, jeśli już trafisz na jakieś zdjęcie takiej modelki bądź fotografa, to bardzo łatwo jest ci nawiązać kontakt z daną osobą. Nadal jest to największa baza ludzi na świecie, taka ogólnie dostępna. I jak widzisz właśnie ładną buzię, która ci się podoba, jakaś znajoma znajomej czy coś, no to masz prawo podbić, powiedzieć: hej, jestem fotografem, widzę tutaj, że masz fajne zdjęcia, podobasz mi się w sensie fotograficznym, chętnie zrobiłbym ci zdjęcie i bach, ona się może zgodzić albo może nie zaznaczyć, że przeczytała w ogóle twoje wiadomości i cię olać, bo nie podobają jej się twoje zdjęcia. No i tyle, nie ma nic prostszego. Oczywiście, dopiero po nagraniu filmu zorientowałem się, że nie powiedziałem tutaj nic o grupach na Facebooku, a takich grup jest pełno, typu Max Models Warszawa, czy Max Models chyba w ogóle, jakieś modelki i fotografowie, modeling i grupy modelingowe dla poszczególnych miast. Wchodzisz tam, dajesz ogłoszenie, w którym tłumaczysz, że potrzebujesz modelki do konkretnego takiego projektu. Ta modelka powinna być taka i taka, a tutaj zostawiam swoje portfolio i wtedy modelki piszą do ciebie albo pod postem, albo na priv, zależnie od twojego życzenia. Instagram. Sytuacja na Instagramie wygląda bardzo podobnie na Facebooku. Jeśli widzisz ładną osobę, która ci się bądź ciekawą, która ci się podoba z jakiegoś względu i chciałbyś jej zrobić zdjęcia, no to wystarczy napisać. Większość osób faktycznie przegląda prywatne wiadomości, nie na każdy odpisze, nie zawsze mamy tam zaznaczone, że ta wiadomość została przeczytana, ale to z tego względu, że zwyczajnie nie jest zainteresowana, więc nie ma co się tutaj jakoś obrażać na to. Poza tym Instagram ma tą zaletę, że dziewczyny lub modelki wrzucają na ten portal po prostu zdjęcia i od razu możesz ocenić, jak ona się tam sprawuje w różnych sytuacjach, jak wygląda w różnych swoich wydaniach i na tej podstawie możesz
łatwiej jest ci podjąć decyzję, czy ją zatrudnić do swoich zdjęć, czy nie. Poza tym, podobnie jak na Facebooku, jeśli jakiś fotograf zrobi zdjęcia, które ci się podobają, no to od razu prawdopodobnie oznaczy tą modelkę i w ten sposób możesz wejść na jej profil. Bądź jeśli jakaś koleżanka, koleżanki zrobiła sobie zdjęcie z ładną koleżanką, to też możesz wejść na jej profil, napisać do niej prywatną wiadomość, voila. Ulica. Zdarzało mi się podejść do interesującej mnie dziewczyny na ulicy bądź też na imprezie i zaproponować zdjęcia. W większości wypadków nic z tego nie wyszło, ale jak już wyszło, to wyszło bardzo fajnie. Na przykład Iga Górecka jest taką osobą, którą zaczepiłem na imprezie i powiedziałem, że i znam twoje zdjęcia i tak dalej. Tylko że ona jest modelką, więc tutaj też od razu przeszliśmy na wiadomy temat. I zasady są generalnie takie same. Tak jak mówiłem w sytuacjach pisania na Facebooku, tak na ulicy musisz pamiętać o tym, żeby mówić konkretnie. Tylko może jeszcze konkretniej, bo tutaj wchodzi taki dosyć bezpośredni kontakt. Ona ciebie widzi, ty widzisz ją. Więc przede wszystkim nie bądź z bokiem, przede wszystkim nie mów jej, że masz fajny tyłek i ten, jakie ciało, to mi się podoba, tak bardzo chciałbym cię rozebrać przed obiektywem. Nie, po prostu podejdź i powiedz, że ej, podoba mi się to, jak wyglądasz, ja jestem fotografem, chętnie ci przedstawię swoje portfolio na telefonie. Czy jesteś zainteresowana tutaj zdjęciami? Albo miej już po prostu otwarty swój Instagram, żeby jej od razu pokazać, żeby jej przedstawić, że to nie jest ściema. Powiedz, że jeśli chce, to możecie followować bądź cokolwiek lub złapać jakiś kontakt. Najlepiej miej do tego wizytówki. Masz, tutaj jest moja wizytówka, tutaj jest mój Instagram, mój Facebook. Napisz do mnie, jeśli będziesz zainteresowana zdjęciami. Agencje modelek. Agencje modelek to już jest w ogóle osobny temat, nad którym myślę, że warto się pochylić w jakimś następnym odcinku, może w paru odcinkach. W skrócie, bo trzeba zrozumieć, czym agencje modelek są. Agencje modelek to są takie pośrednictwa pracy dla modelek. Zajmują się organizowaniem sesji i pracy dla modelek. Pracy. Jeśli załatwią pracę dla jakiejś modelki, no to biorą od tego prowizję. Więc opłaca im się to, że modelka dużo pracuje. Ma dużo różnych fajnych, fajnie płatnych zleceń. I żeby ktoś zatrudnił modelkę do pracy, to musi wiedzieć, jak ta modelka będzie wyglądać. Więc modelka powinna mieć jakieś portfolio i agencji zależy na tym, żeby budować jej portfolio. Agencje zatem potrzebują, żeby ktoś fotografował ich modelki i tutaj właśnie pojawiasz się ty. Cała na biało. Jako fotograf, który chce zrobić zdjęcia ich modelką. Nawet początkujący fotograf jest spoko dla początkujących modelek, ponieważ zawsze jest to jakieś doświadczenie dla nich, zawsze jest to dla nich coś nowego, a one... Umówmy się, nie zawsze są fotografowane przez doświadczonych fotografów. Czasem jest tak, że na przykład widzimy u dobrego projektanta bardzo słabe zdjęcia, bo zna się z bardzo słabym fotografem, jest zatrudniona bardzo dobra modelka i ona musi pozować dla bardzo słabego fotografa. Jeśli chodzi o komercyjne zlecenia, no to bywa bardzo, bardzo różnie. No ale jak to działa? Odzywasz się do agencji, mówisz, że chcesz fotografować modelki, wysyłasz im swoje portfolio, oni patrzą twoje portfolio i wtedy wysyłają ci swoje modelki. Proste. Tylko styl twoich zdjęć musi odpowiadać stylowi zdjęć w agencji. Musisz robić zdjęcia podobne jak w portfoliach modelek w danej agencji. Plus jeśli dopiero zaczynasz i nie masz potężnego portfolio, no to najprawdopodobniej również dostaniesz początkujące dziewczyny. Trzeba się po prostu z tym liczyć i rozwijać się razem z nimi i wzbijać się na coraz wyższe tam rogi, schodki tam w drodze do kariery i światłości. Poza tym, tak jak powiedziałem, początkującym dziewczynom również zależy na tym, żeby pracowały również z początkującymi fotografami, ponieważ dzięki temu zyskują jeszcze więcej doświadczenia i mogą sobie poradzić w coraz to różniejszych sytuacjach. No i licz się z tym, że agencja może powiedzieć, że nie możesz opublikować tych zdjęć z modelką. I tutaj nie ma co się obrażać. Im po prostu zależy na tym, żeby te zdjęcia sprzedawały im te modelki, żeby te modelki zarabiały. A ty, jeśli na przykład jesteś początkującym fotografem, jesteś słabym fotografem i wybacz, ale póki jesteś na początku swojej drogi, to nie masz jeszcze kompetencji do tego, żeby to ocenić. Ja również nie miałem, mimo tego, że się obrażałem, no to teraz z perspektywy czasu patrzę i myślę sobie, że faktycznie zdjęcia, które robiłem i które agencja mi mówiła, żebym nie udostępniał jednak, no to... No, były jednak powody ku temu. Więc nie ma co się obrażać, tylko trzeba po prostu robić coraz lepsze zdjęcia i
liczyć na to, że za którąś kolejną sesją agencja pozwoli udostępnić te zdjęcia. No ale wyobraź sobie sytuację, że na przykład zrobisz zdjęcie modelki... Nie ty zrobisz, ktoś inny zrobi zdjęcie modelki, które będzie po prostu złe. I wrzuci je do swojego portfolio, podpisze modelkę imieniem i nazwiskiem i wtedy jakiś klient dostanie od agencji propozycję współpracy z daną modelką, że na przykład robi lookbook i dostanie tam 5 modelek do wyboru od agencji, spojrzy sobie na jakąś modelkę, wygoogluje ją i wejdzie na portfolio tego słabego fotografa, oczywiście nie ciebie, i spojrzy sobie, że ej, ona faktycznie, ona tak naprawdę jest słaba, a to będzie tylko wina tego fotografa, który uwydatnił jej wszystkie wady, bo nikt nie jest idealny. I ona przez to będzie wyglądała źle na tych zdjęciach i klient jej nie zatrudni. Agencji zależy na tym, żeby było dobrze. I sobie pomyślisz, że no to w takim wypadku to dlaczego nie mam w ogóle fotografować z agencją? Dlaczego tego nie odpuścić, skoro jest możliwość, że ja tutaj zrobię sesję, a nie będę mógł wrzucić do portfolio? No właśnie z tego względu, że agencja nie pozwoli ci wypuścić złych zdjęć. Agencja ci pozwoli wypuścić te zdjęcia wtedy, kiedy one będą dobre. Oczywiście mówię o dobrych agencjach. Ale wiesz, to też jest wartość dodana. Nie ma lepszej szkoły życia niż agencja, której zależy na tym, żeby ich modelki wyglądały dobrze i korzystnie. Bo te modelki są produktem, one muszą sprzedawać i ty musisz móc sprzedawać. Nienawidzę alarmów w samochodach. Mam nadzieję, że tak tego nie słychać, bo mnie strasznie rozprasza. Mi zajęło parę dobrych lat pracy z agencjami, zanim okazało się, że faktycznie potrafię zrobić dobre zdjęcia i nie ma już takich, wiesz, pertraktacji, że a mogę wrzucić to, a mogę wrzucić tamto, oni mówią, że nie możesz, bo coś. I myślę, że to jest najlepsza fotograficzna szkoła, jaką mogłem odebrać w tym, na tym etapie życia, na jakim teraz jestem. Słońce wyszło. Fajnie. To już wszystko na dziś. Jeśli film ci się podobał, to napisz mi coś miłego w komentarzu, zostaw mi łapkę w górę albo w dół. Zasubskrybuj kanał, a na pewno będzie mi bardzo miło. Kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich moich filmach oraz wejdź na mój Instagram oraz wejdź na naszą grupę oraz. Ponieważ na tej grupie rozmawiamy o bardzo różnych rzeczach i fajnie będzie wymienić z tobą myśli. Trzymaj się ciepło i cześć.